Albo już w czasie przesłuchania, kiedy aresztant jest cały jak na dłoni, posadzić go na zwykłym krześle, ale nie całkiem zwyczajnie, na samym brzeszku. Na krawędzi siedzenia, jeszcze bliżej, żeby nie spadł, ale żeby ta krawędź wrzynała się jak należy przez cały ciąg przesłuchania i nie dać mu się ruszyć przez kilka godzin. Tylko tyle? Tylko tyle. Spróbujcie sami. Zależnie od warunków, boks może być zastąpiony przez dywizyjne jamy, jak to było w gorochowieckim obozie wojskowym podczas II wojny. Do takiej jamy głębokości 3 metrów, szerokości 2, spychano aresztanta. To była jego cela i wychodek zarazem przez kilka dni i nocy spędzanych pod gołym niebem, a czasem w deszcz. 300 gramów chleba i wodę spuszczano mu tam na sznurku. Wyobraźcie sobie siebie samych w tym stanie, zaraz po aresztowaniu, kiedy wszystko jeszcze w człowieku kipi. Może podobieństwo instrukcji, jakie otrzymały wszystkie wydziały specjalne Armii Czerwonej, a może podobieństwo koczowniczej sytuacji, doprowadziło do znacznego rozpowszechnienia tego sposobu. Tak więc w 36. zmotoryzowanej dywizji strzeleckiej, która odznaczyła się w czasie walk pod Halchengolem, w 1941 roku biwakowała na mongolskiej pustyni. Aresztowanemu z miejsca dawano, naczelnik Wydziału Specjalnego Samulow, łopatę do ręki i kazano kopać grób ściśle określonych wymiarów. Już tu widzimy skrzyżowanie z metodą psychologiczną. Kiedy aresztant zagłębił się już powyżej pasa, rozkazywano mu zaprzestać kopania i siąść na dnie jamy. Głowy już mu wtedy nie było widać. Kilku takich jam pilnował jeden wartownik i zdawało się, że stoi w szczerym polu. Są to chyba mongolskie tradycje. W tygodniku Niwa z 15 marca 14 roku jest szkic mongolskiego więzienia. Każdy więzień siedzi jakby w osobnym kufrze z małym otworem na głowę i tak tam jest karmiony. Między kuframi przechadza się strażnik. Na tej pustyni trzymano podejrzanych. We dnie nic ich nie chroniło przed mongolskim upałem. Zimnymi nocami nic nie mieli do przykrycia. Nie trzeba było żadnego katowania. Na co to komu? Racja dzienna wynosiła 100 gramów chleba i 1 kubek wody. 21-letni lejtnant Czulpieniew, kawał chłopa, bokser, przesiedział w tych warunkach miesiąc. Po 10 dniach wszy roiły się na nim. Po 15 pierwszy raz wezwano go na przesłuchanie. Kazać badanemu paść na kolana, nie w jakimś przenośnym sensie, tylko dosłownie na kolana, i żeby nie śmiał przysiąść na piętach i żeby trzymał się prosto. Można kazać tak klęczeć przez 12 godzin, przez 24 i przez 48 w gabinecie śledczego albo nawet na korytarzu. Sam śledczy może wychodzić do domu, spać, zażywać rozrywek. Ten system jest opracowany w szczegółach. Koło klęczącego człowieka stoi strażnik. Wartownicy zmieniają się regularnie. A przecie ten i ów tak właśnie zaczynał karierę. Stał na warcie koło klęczącego człowieka. Teraz chyba już ma stanowisko. Dzieci już mu podrostały. Na kogo ten chwyt najlepiej działa? Na ludzi już skruszałych, już gotowych do kapitulacji. Bardzo się opłaca stosować go do kobiet. Iwanow, razumnik, informuje o pewnym wariancie tej metody. Śledczy naprzód kazał młodemu Ward Pikanidze klęknąć, a potem naszczał mu w twarz. No i co? Na Ward Pikanidze nie było przedtem sposobu, a tu właśnie się załamał. Widać, na dumnych też jest rada. Albo kazać człowiekowi całkiem zwyczajnie stać. Można kazać stać tylko podczas przesłuchań. Od tego też człowiek męczy się i załamuje. Można podczas przesłuchań dać mu usiąść, ale za to niech sobie postoi między jednym badaniem a drugim. Stawia się wartownika i strażnik ma pilnować, żeby więzień nie opierał się o ścianę. A jeśli zaśnie i zwali się na ziemię, to ma go skopać i zmusić do stania. Czasem dość jednej doby takiego stania, żeby człowiek opadł z sił i zeznał, co dusza zamarzy.
przy wszystkich tych rodzajach stania zwykle nie dają pić po 3, 4, 5 dni i nocy. Coraz lepiej rozumiemy teraz znaczenie kombinowania metod psychologicznych z fizycznymi. Rozumie się też, że wszystkie wyżej opisane sposoby są kojarzone z bezsennością, której nie doceniano jeszcze w średniowieczu. Nie wiedziano wtedy, jak wąskie są ramy, w których człowiek zdolny jest do zachowania swojej osobowości. Brak snu, połączony przy tym z długim staniem, pragnieniem, jaskrawym światłem, strachem i niepewnością, jakich jeszcze tortur trzeba, mąci rozsądek, podkopuje wolę, pozbawia człowieka jego jaźni. W noweli Czechowa Spać się chce sprawa jest jednak o wiele łatwiejsza. Dziewczynka z noweli może położyć się na chwilę i wyłączyć świadomość, co już nawet po minucie potrafi dać mózgowi trochę świeżości. Człowiek taki działa w stanie półświadomości albo nawet niepoczytalności, tak, że nie wolno mieć do niego pretensji o to, co zeznał. A wyobraźcie sobie, że w stan takiego zaćmienia wpada cudzoziemiec, nieznający rosyjskiego, i że dają mu jakiś papier do podpisu. Jupp Aschenbrenner z Bawarii podpisał w ten sposób zeznanie, że obsługiwał samochodową komorę gazową. Dopiero w obozie w 1954 roku zdołał udowodnić, że w inkryminowanym okresie uczył się w Monachium na kursach spawaczy. Używano następującej formuły. Wasze zeznania są nieszczere, dlatego nie dajemy wam spać. Niekiedy dla większego fasonu nie kazano stać, tylko sadzano na miękkiej kanapie, na której tym bardziej chciało się spać. Dyżurny strażnik siedział obok i dawał kopniaka przy każdym zmrużeniu powiek. Oto jak opisuje jedna z ofiar, która spędziła przedtem dobę w zapluskwionym boksie, swoje sensacje po tej męce. Dreszcze wskutek utraty sporej ilości krwi. Zaschły spojówki, jakby kto trzymał przed samymi oczyma rozpalone żelazo. Język spuchnięty z pragnienia i kłuje jak jeż przy najmniejszym ruchu. Konwulsyjne skurcze rżną gardło. Brak snu jest potężną torturą, a przy tym nie zostawia żadnych widocznych śladów. Nie daje nawet powodu do skarg, gdyby nagle spadła z nieba nieoczekiwana inspekcja. Zresztą inspekcja należała do rzeczy niemożliwych i to na tyle, że kiedy weszła w 1953 roku do celi, gdzie siedział już wtedy aresztowany Abakumow, minister bezpieczeństwa, ten wybuchnął śmiechem, sądząc, że to mistyfikacja. Nie dawano wam spać? Ale przecież to nie sanatorium. Nasi ludzie też razem z wami nie spali, ale odespali się we dnie. Można powiedzieć, że przymusowa bezsenność przestała należeć do kategorii tortur, stała się natomiast częścią regulaminu bezpieczeństwa państwowego i dlatego wymuszano ją w najtańszy sposób, bez żadnego dodatkowego nadzoru. We wszystkich więzieniach śledczych panuje zasada, że nie wolno spać ani chwili od rannego apelu do wieczornego dzwonka. W Suchanowce i jeszcze w niektórych innych prycze w tym celu są podnoszone i przytwierdzane do ściany. W innych po prostu nie wolno się kłaść i zabrania się nawet drzemki na siedząco. A wszystkie ważniejsze przesłuchania tylko w nocy. A więc automatycznie każdy więzień śledczy nie ma czasu na sen przynajmniej 5 dni w tygodniu. W noc sobotnią i niedzielną sami przesłuchujący starają się wypocząć. Poszerzeniem poprzedniego punktu jest konwejer śledczy. Więzień nie tylko nie śpi, ale nadto przez 3-4 doby bez przerwy jest przesłuchiwany przez wciąż zmieniających się śledczych. Zapluskwiony boks, już wspomniany wyżej. W ciemnej drewnianej szafie gnieżdżą się setki, może tysiące pluskiew. Z aresztanta zostaje zdarta marynarka albo bluza i natychmiast rzucają się na niego głodne pluskwy, spełzając ze ścian i spadając z powały. Z początku człowiek zaciekle walczy z nimi, rozgniata je na sobie i na ścianach, dusząc się od smrodu, ale po kilku godzinach słabnie i pozwala bez oporu ssać swoją krew. Karcery. Jakkolwiek źle byłoby w celi,
W karcerze zawsze jest gorzej. Widziana z karceru cela wydaje się rajem. W karcerze morzą człowieka głodem i zwykle chłodem. W Suchanowce są też gorące karcery. Na przykład karcery w Lefortowie w ogóle nie są opalane. Kaloryfery ogrzewają tylko korytarze. Po tych ciepłych korytarzach dyżurni strażnicy chodzą w walonkach i watówkach. Aresztanta zaś zostawia się w spodniej bieliźnie, czasem w samych kalesonach, i musi on w bezruchu, bo ciasno, spędzić tam dzień, trzy, pięć. Gorącą sałamachę dają dopiero trzeciego dnia. W ciągu pierwszych chwil myślisz sobie, nie wytrzymam nawet godziny. Ale jakimś cudem człowiek wytrzymuje swoje pięć dni, wpędzając się czasem w chorobę na całe życie. Karcery mają swoje urozmaicenia, wilgoć, wodę. Już po wojnie Maszek G. w czerniowieckim więzieniu trzymano na bosaka 2 godziny w lodowatej wodzie po kostki. Przyznaj się. Miała 18 lat. Jaki żal było tych nóg. I jak długo jeszcze trzeba będzie tupać nimi po życiu. Czy można uznać za wariant karceru zamykanie na stojąco w płytkiej niszy? Już w 1933 roku w chabarowskim GPU tak torturowano Czebotariewa. Zamknęli go nagiego w betonowej niszy, tak że nie mógł ani zgiąć kolan, ani rozgiąć i podnieść rąk, ani nawet obrócić głowy. Ale to nie wszystko. Na ciemię zaczęła mu kapać zimna woda, co za szablon, i spływać strugami po skórze. Rzecz jasna, nikt mu nie powiedział, że to wszystko ma trwać tylko 24 godziny. Bardzo to było straszne, czy nie bardzo. Dość, że stracił przytomność. Następnego dnia po otwarciu drzwi znaleziono go jakby bez życia. Ocknął się dopiero w szpitalnej pościeli. Aby przywrócić mu zmysły, potrzebny był amoniak, kofeina, nacierania. Wcale nie od razu przypomniał sobie, skąd się tu wziął i co działo się w przeddzień. Przez cały miesiąc nie było nawet z niego żadnego pożytku dla śledztwa. Ośmielamy się jednak sądzić, że ta nisza z kroplówką wymyślone były nie dla samego tylko Czebotariewa. W 1949 roku mój znajomy z Dniepropietrowska siedział w podobnej norze, co prawda bez kapania. Wolno chyba założyć, że między Chabarowskiem a Dniepropietrowskiem, a jeszcze w ciągu 16 lat, istniało parę innych takich instytucji. Głód był już wspomniany przy opisie akcji kombinowanych. To wcale nie taki rzadki chwyt zmusić do zeznań głodem. W istocie element głodu, podobnie jak wykorzystanie zalet nocy, stał się częścią składową procedury ogólnej. Skąpa racja dzienna w 1933 roku, więc w okresie pokoju, wynosiła 300 gramów chleba. W 1945 na Łubiance 450. Wygrywanie karty zakazów czy zezwoleń na paczki czy zakupy to stosowane jest wszędzie, powszechnie. To uniwersalne. Ale zdarza się stosowanie głodu w trybie obostrzonym, jak w wypadku Czulpieniewa. Naprzód trzymali go przez miesiąc o tych 100 gramach dziennie, a później przed tym człowiekiem wyciągniętym z jamy śledczy sokoł stawiał menażkę zawiesistego barszczu. Kładł pół bochna białego chleba krajanego na skos. Myślałby kto, co za różnica, jak go krajali. Ale Czulpieniew po dziś utrzymuje, że właśnie przez ten sposób krajania chleb był o wiele bardziej ponętny. Ale nie dał jeść ani razu. Jakie to wszystko staroświeckie, feudalne, jaskiniowe. Tylko tyle w tym nowego, że stosuje się to w socjalistycznym społeczeństwie. O podobnych chwytach inni też donoszą. To zdarza się często, ale wróćmy jeszcze do przypadku Czebotariewa, bo bardzo jest pouczający dzięki obecności kilku naszych komponentów. Wprowadzili go na 72 godziny do pokoju przesłuchań i jedyne, na co pozwalali, to ustęp. Nie pozwalali zaś ani jeść, ani pić, a woda stała obok w karafce, ani spać. W gabinecie cały czas było 3 przesłuchujących. Trudzili się na 3 zmiany. Jeden przez cały czas, w milczeniu, nie zwracając się w ogóle do więźnia, coś pisał. Drugi spał na kanapie.
Trzeci przechadzał się po gabinecie i gdy tylko Czebotarię wpadał w drzemkę, bił go. Co jakiś czas zamieniali się rolami. A może ich samych karnie skoszarowano za niedołęstwo? I nagle Czebotarię widzi, że mu przynoszą obiad tłusty barszcz ukraiński, kotlet schabowy ze smażonymi kartoflami i czerwone wino w kryształowej karafie. Ale mając całe życie wstręt do alkoholu, Czebotariew odmówił picia wina, nie bacząc na wszystkie namowy śledczego. Za bardzo też nie chcieli go zmuszać, to psułoby grę. Po obiedzie zaś powiedziano mu: a teraz podpisz to, coś zeznał w obecności dwóch świadków. To znaczy wszystko, co wymyślił ów Milczek przy jednym śpiącym i drugim spacerującym oficerze śledczym. Po przeczytaniu pierwszej już strony Czebotariew dowiedział się, że był za pan brat z najbardziej znanymi japońskimi generałami i że każdy dał mu jakieś szpiegowskie zlecenia. Zaczął więc przekreślać stronicę. Tamci pobili go i przepędzili. A inny urzędnik KWZD Blaginin, aresztowany razem z nim, po takich samych przejściach napił się wina i mile wstawiony dał podpis, po czym został rozstrzelany. Po trzydniowej głodówce starczy kieliszek, a tu karafka. Bicie bez zostawiania śladów. Biją gumami, biją pałkami, biją też podłużnymi workami z piaskiem. Bardzo boli bicie po kościach, na przykład kiedy śledczy kopie w goleń, gdzie kość jest tuż pod skórą. Kombryga Karpunicza Prawena bito 21 dni pod rząd. Teraz powiada, nawet po 30 latach bolą wszystkie kości i głowa. Wspominając przejścia własne i cudze, Karpunicz rozróżnia 52 sposoby bicia. Albo taki chwyt. Przytwierdza się ręce więźnia specjalnymi uchwytami, tak żeby dłonie leżały na stole na plask i bije się krawędzią liniału po stawach, aż człowiek zacznie wyć. Czy wybijanie zębów klasyfikować jako osobny sposób? Karpuniczowi wybito ich 8. Zęby wybite sekretarzowi Karelskiego Komitetu Okręgowego Partii Kuprianowowi były częściowo zwykłe, własne, inne zaś złote. Z początku więc na każdy wybity złoty ząb dawano mu kwit jak na depozyt. Później spostrzeżono się i kwity mu odebrano. Ogólnie wiadomo, że cios pięścią w splot słoneczny zapiera człowiekowi dech, a najmniejszych śladów nie zostawia. Pułkownik z Lefortowa, Sidorow, już po wojnie stosował cios kaloszem w zwisające męskie genitalia. Piłkarze, którzy kiedyś dostali piłką między nogi, mogą ten chwyt docenić. Ten ból nie da się z niczym porównać i człowiek zwykle traci przytomność. W 1918 roku moskiewski Reftrybunał sądził byłego nadzorcę carskich więzień Bondara. Najskrajniejszym przykładem jego okrucieństwa przytoczonym w akcie oskarżenia było, że w jednym wypadku uderzył więźnia politycznego z taką siłą, że pękła mu blona bębenkowa w uchu. W NKWD, miasta Noworosyjsk, wymyślono maszynki do zaciskania paznokci. U wielu więźniów z tego miasta widziano potem na etapach palce bez paznokci. A kaftan bezpieczeństwa, a łamanie kręgosłupa, wciąż to samo chabarowskie GPU, rok 1933, a wędzidło, jaskółka. Jest to metoda z Suchanowki, ale znają ją w więzieniu w Archangelsku, śledczy Iwkow, rok 40. Długi ręcznik z surowego płótna wsuwa się więźniowi między zęby, jak wędzidło, przerzuca się końce za plecy i wiąże się nimi nogi w kostkach. Poleż tak potem, człowieku, ze dwie doby na brzuchu z trzeszczącym grzbietem, bez wody i bez jedzenia. Czy trzeba jeszcze dalszego wyliczania? Czy dużo jeszcze tego? Wszystkiego, co wymyślić mogą syte nieroby, pozbawione ludzkich uczuć? Bracie, nie potępiaj tych, którzy trafili w ich ręce, którzy okazali się zbyt słabi i podpisali to, czego żądano. Otóż ani tych tortur,
ani nawet żadnych lekkich chwytów nie potrzeba w większości wypadków, aby wydobyć zeznania, aby chwycić w żelazne zęby jagnię zupełnie nieprzygotowane i rwące się do swojej ciepłej obórki. Zbyt nierówny jest stosunek sił i pozycji. O, jakże inny nam się wydaje z perspektywy pokoju przesłuchań nasze dawne życie, jakie w nim widzimy niebezpieczeństwa, jakie dżungle iście afrykańskie, a uważaliśmy je za takie zwyczajne. Pan A i jego przyjaciel B, znając się od lat i darząc się wzajemnym zaufaniem, przy każdym spotkaniu śmiało rozmawiali o wielkiej i małej polityce. Nikogo przy tym nie było. Nikt nie mógł obu panów podsłuchać i nikt z nich nie doniósł na drugiego. Ale oto jednego z panów, powiedzmy pana, drogi A, z jakiegoś powodu wzięto pod lupę. Wyciągnięto ze stada za uszki i wsadzono do paki. I z różnych powodów, no może nie obeszło się bez donosiku na pana, bez pewnego strachu o krewnych, bez odrobiny nocnego czuwania i bez pierwszej znajomości z karcerem, dość, że postanowił pan na swój los machnąć ręką, ale już innych nie narażać za nic. I w czterech kolejnych protokołach przyznał pan i podpisał, że jest pan zaciekłym wrogiem władzy sowieckiej, bo opowiadał pan anegdoty o naszym przywódcy, bo życzył pan sobie innych nazwisk na listach wyborczych, bo nawet wchodził pan do kabiny, chcąc skreślić jedynego kandydata, ale nie było atramentu w kałamarzu, bo mając radioaparat z pasmem krótkofalowym, starał się pan usłyszeć jakieś zachodnie audycje, nie zważając na zagłuszanie. Ma pan więc dychę zapewnioną. Ale żebra całe. O zapaleniu płuc chwilowo nie ma mowy. Nikogo pan nie wsypał i zdaje się, że boksował pan niegłupio. Już pan celi daje do zrozumienia, że chyba pańskie śledztwo niedługo będzie zakończone. Ale. Nieśpiesznie, lubując się własnym charakterem pisma, oficer śledczy zaczyna komponować protokół numer 5. Pytanie. Czy podejrzany przyjaźnił się z B? Tak. Czy rozmawiał z nim otwarcie o polityce? Nie. Wcale nie miałem do niego zaufania. Ale widywaliście się często? Nie bardzo. No jak to nie bardzo? Z zeznań sąsiadów wynika, że przychodził do was w odwiedziny. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca, dnia tego a tego, potem jeszcze takiego a takiego i wreszcie owego. Przychodził? No cóż no, niewykluczone. Zwrócono uwagę, że, jak zresztą zwykle, nie piliście, nie robiliście hałasu, rozmawialiście bardzo cicho, tak, że nie słychać było na korytarzu. Ach, pijcie, przyjaciele, tłuczcie butelki jak najgłośniej, to z was robi ludzi prawomyślnych. No to co? Ale wyście też go odwiedzali. Ot, powiedzieli się na przykład, wiesz, spędziliśmy tamten wieczór tak sensownie, a później widziano was obu na rogu, staliście z nim na mrozie pół godziny i mieliście takie ponure miny, tacy byliście markotni, a nawet was sfotografowano podczas tej rozmowy. Technika inwigilacji, przyjaciele, technika. No więc o czym rozmawialiście podczas tych spotkań? O czym? Takie pytanie to mocna rzecz. Pierwsze, co przychodzi na myśl, to to, że zapomniał pan, o czym była mowa. Bo to musi się pamiętać. No dobrze. Pierwsza rozmowa uleciała panu z pamięci. Druga też i trzecia i nawet ten sensowny wieczór i ta rozmowa na rogu i rozmowy z C i z D? Nie? Myśli pan brak pamięci? To nie jest wyjście. Nie starczy tego człowiekowi na wszystko. I oto umysł wstrząśnięty aresztowaniem, przytłoczony strachem, zaćmiony brakiem snu i głodem, próbuje jakby tu zmyślić najprawdopodobniejszą wersję i przechytrzyć śledczego. O czym? No dobrze jeszcze, jeżeli gadaliście o hokeju. To w każdym wypadku najlepszy temat, przyjaciele. O babach, nawet o nauce, to można powtórzyć. Nauka niedaleko odbiegła od hokeja, tylko że w naszych czasach wszystko w nauce jest uznane za tajemnicę i można zafasować swoje na podstawie ustawy o rozgłaszaniu. Ale jeśli przypadkiem mówiliście o nowych aresztowaniach w mieście, o kołchozach i rzecz jasna mówiliście o nich źle, bo kto o nich dobrze mówi? A kiedy staliście na rogu tacy markotni, to o czym tam rozmawialiście? Może B już jest w areszcie? Śledczy zapewnia, że także już zeznawał przeciw panu i że właśnie prowadzą go na konfrontację.
Może spokojniutko siedzi sobie w domu, ale także stamtąd go wyciągną, gdy go trzeba będzie przesłuchać i skonfrontować zeznania. Na jaki to temat takeście się martwili na tym rogu? Teraz, po niewczasie, już pan zrozumiał. Tak już jest w życiu, że za każdym razem, kiedyście się żegnali, trzeba było umawiać się i dobrze notować w pamięci, o czym więc była mowa. Wówczas wasze zeznania byłyby zgodne, choćby nie wiem, jak was badano, aleście się przecież nie zmawiali, bo jednak nie wyobrażaliście sobie, co to za dżungla. Może powiedzieć, że umawialiście się na ryby, a tu B powie, że o żadnych rybach nie było mowy, że rozmawialiście o studiach zaocznych. Nie łagodząc przebiegu śledztwa, tylko pan ciaśniej ściągnie węzeł. O czym, o czym? No o czym? Tu błyska panu myśl. Fortunna czy zgubna? Żeby mówić o sprawach możliwie jak najbliższych temu, co było w samej rzeczy. Rzecz jasna zaokrąglając wszystkie kanty i pomijając wszystko, co niebezpieczne. Powiadają wszak, że lgać zawsze trzeba jak najbliżej prawdy. Bo może jednak B domyśli się i postąpi podobnie, opowie coś zbieżnego, wasze zeznania jakoś będą się zgadzać i wtedy dadzą wam spokój. Po wielu latach zrozumie pan, że był to bardzo niemądry pomysł. Znacznie lepiej było udawać zupełnie nieprawdopodobnego, okrągłego bałwana. Nie pamiętam ani dnia z całego mojego życia, choć bij, zabij. Ale tu minęły już 3 doby bez snu. Ledwie sił człowiekowi starcza, aby kontrolować myśli i zachowywać obojętny wyraz twarzy. I na rozmyślania nie dają ani chwili. I od razu 2 śledczych, oni lubią chodzić do siebie w gości, przyciska człowieka do ściany. O czym? O czym? O czym? Więc zeznaje pan. Mówiliśmy o kołchozach, że nie wszystko jeszcze w porządku, ale już niedługo się poprawi. O obniżce taryf płacy mówiliśmy. No coście mówili właściwie? Cieszyliście się, że obniżają, tak? Ale normalni ludzie tego nigdy nie zrobią, to nieprawdopodobne. No to, żeby być jakoś bliżej prawdy, trochę narzekaliśmy, że odrobinę uciążliwe te cięcia. A śledczy sam pisze protokół i tłumaczy wszystko na własny język. W trakcie tej naszej rozmowy szkalowaliśmy politykę partii i rządu w dziedzinie płac. I kiedyś jeszcze B powie z wymówką: och ty nie dojdą. Ja przecież zeznawałem, że umawialiśmy się na ryby. Ale pan chciał być sprytniejszy i mądrzejszy od pańskiego śledczego. Pan potrafi myśleć szybciej, sprawniej, pan jest inteligentny i pan przemędrkował sprawę. W zbrodniarze Porfiry Pietrowicz dzieli się z Raskolnikowem uwagą wyjątkowo finezyjną. Mógł ją sformułować tylko ktoś, kto sam zna na wylot te zabawy w kotka i myszkę. Kiedy mam do czynienia z wami, inteligentami, to nie muszę nawet konstruować własnej wersji. Wy sami ją ułożycie i dacie mi ją gotową na talerzu. Ależ tak jest. Człowiek inteligentny nie potrafi zeznawać z rozkoszną beztroską czechowowskiego chłopa z opowiadania Złoczyńca. Bohater tej noweli oskarżony jest o rozkręcanie torów kolejowych i tłumaczy się, że bez tego przecież nie mógłby łowić ryb, bo z nakrętek robi się najlepsze ciężarki do wędki. Będzie się z wszelką pewnością starał całą zarzucaną mu sprawę przedstawić jak najbardziej wykrętnie, ale składnie. A śledczy rzeźnik nie na składność ostrzy nóż, tylko 2-3 zdanka. Tylko on już wie, co jest ważne. A my nie mamy żadnego doświadczenia. Kształcą nas i przysposabiają od młodych lat do naszego zawodu, do pełnienia obowiązków obywatelskich, do służby wojskowej, do dbania o czystość osobistą, do grzecznego zachowania się, nawet do wyznawania się na tym, co piękne. No, to już nie bardzo. Ale ani wykształcenie, ani dobre wychowanie, ani doświadczenie nie przygotowują nas wcale do największej próby naszego życia, do aresztowania za nic i do śledztwa nie wiadomo na jakiej podstawie. Powieści, sztuki, filmy, niechby sami ich autorzy spróbowali goryczy z pucharu gułagu,
przedstawiają nam gospodarzy gabinetów śledczych jako rycerzy prawdy i humanizmu, jako ojczulków rodzonych, jakich tylko odczytów się u nas nie urządza. Toć ludzi spędza się na nie, ale nikt nie słyszał nigdy odczytu o prawdziwym i rozszerzonym sensie kodeksów karnych. Zresztą same kodeksy też nie wystawiane są na widok w bibliotekach, nie są sprzedawane w kioskach, nie trafiają do rąk beztroskiej młodzieży. Brzmi to niemal jak bajka. Gdzieś tam za dziesiątą rzeką aresztowany może w trakcie śledztwa skorzystać z pomocy adwokata. Znaczy to w najcięższej chwili walki mieć ku pomocy jasny umysł, znający wszystkie prawa. Zasada naszego śledztwa polega także na tym, aby pozbawić aresztanta nawet zwykłej znajomości prawa. Okazują mu akt oskarżenia. Notabene, proszę pod nim złożyć podpis. Ja się z nim nie zgadzam. Podpisać się. Ale ja jestem niewinny. Jesteście postawieni w stan oskarżenia z artykułu 58.10, część 2 i 58.11 kodeksu karnego RSFSR. Proszę się podpisać. Ale co mówią te artykuły? Pozwólcie przeczytać w kodeksie. Nie mam kodeksu. To weźcie od naczelnika oddziału. On też go nie ma. Podpisujcie. Ale proszę mi najpierw pokazać. Nie mam przepisu, żeby go pokazywać. Kodeks jest nie dla was, tylko dla nas. I po co wam kodeks? Ja wam sam wyjaśnię. Te artykuły mówią akurat o tym, coście nabroili. Zresztą podpiszecie się teraz nie na dowód, że się zgadzacie, tylko żeście to przeczytali, że pokazano wam akt oskarżenia. W którymś z tych papierków nagle miga nowy zestaw liter. KPK. To budzi pańską czujność. Czym różni się KPK od KK? Jeśli trafił pan na chwilę dobrego nastroju u śledczego, to dowie się pan, że to kodeks postępowania karnego. Jak to? Więc nie jeden, lecz całe dwa kodeksy są panu nieznane w chwili, gdy się z panem rozprawiają? Od tej chwili minęło 10 lat, potem 15. Gęstą trawą zarosła mogiła mojej młodości. Mam już za sobą cały termin kary i nawet bezterminowe zesłanie. I nigdzie, ani w kulturalno-wychowawczych oddziałach obozów, ani w bibliotekach rejonowych, ani nawet w miastach średniej wielkości, nigdzie, powtarzam, nie widziałem na oczy, nie trzymałem w ręku, nie mogłem kupić, pożyczyć, ani nawet poprosić o pokazanie kodeksu sowieckich praw. Znający panującą u nas atmosferę podejrzliwości zrozumieją, dlaczego nie można było zapytać o kodeks w Sądzie Ludowym albo w Radzie Powiatowej. Zainteresowanie kodeksem byłoby symptomem niezwykłym. Pytający albo szykuje się do popełnienia przestępstwa, albo zaciera ślady. I setki moich znajomych więźniów, z doświadczenia wiedzących coś o śledztwie, sądzie, a nierzadko też o obozach i zesłaniu, otóż nikt z nich nie widział kodeksu i nie miał go w ręku. I dopiero, kiedy oba kodeksy przeżywały ostatnie dni swego 35-letniego istnienia i miały być z dnia na dzień zastąpione przez nowe, dopiero wtedy zobaczyłem je, te bliźnięta zbroszurowane KK i KPK, na ladzie kiosku w moskiewskiej kolejce podziemnej. Zdecydowano się zesłać je do handlu jako zbędne już buble. I teraz czytam je z rozrzewnieniem, na przykład KPK. Artykuł 136. Funkcjonariusz śledczy nie ma prawa wymuszać na oskarżonym zeznań ani przyznania się do winy, stosując przemoc i groźby, jakby byli przy tym. Artykuł 111. Funkcjonariusz śledczy zobowiązany jest do wyjaśnienia wszystkich okoliczności usprawiedliwiających czyn podejrzanego, a także łagodzących jego winę. Ale ja walczyłem w październiku o władzę rad. Ja brałem udział w rozstrzelaniu Kołczaka. Ja uczestniczyłem w akcji rozkułaczania. Ja zaoszczędziłem państwu 10 milionów rubli. Ja dwa razy byłem ranny na ostatniej wojnie. Ja mam 3 ordery. Nie za to was teraz sądzimy, szczerzy zęby historia uśmiechem oficera śledczego. To, coście zrobili dobrego, nie ma nic wspólnego ze sprawą. Artykuł 139. Oskarżony ma prawo pisać swoje zeznania własnoręcznie i żądać wprowadzenia poprawek do protokołu napisanego przez oficera śledczego. Gdybyż to człowiek zawczasu wiedział, a właściwie
Gdybyż to naprawdę tak było. A w istocie błaga się śledczego jak o łaskę i zawsze daremnie, żeby nie pisał moje ohydne kalumnie zamiast moje mylne wypowiedzi. Nasz podziemny skład broni zamiast mój zardzewiały fiński nóż. O, gdyby oskarżonym wykładano zaraz na początku wiedzę więzienną, gdybyż to z początku robiono śledztwo na próbę, a dopiero potem na serio. Z repetentami w 1948 roku przecież nie bawiono się już w żadne śledztwa. To byłoby daremne. Ale debiutanci nie mają doświadczenia ani znajomości rzeczy i nie mają kogo prosić o radę. Samotność więźnia śledczego. Oto jeszcze jedna przesłanka sukcesu niesprawiedliwego śledztwa. Cały aparat istnieje po to, aby stłamsić i zmiażdżyć wolę samotnego, skrępowanego człowieka. Od chwili aresztowania i przez cały pierwszy szturmowy okres śledztwa aresztant powinien być w ideale zupełnie sam, w celi, na korytarzu, na schodach, w gabinetach. Nigdzie nie powinien on zetknąć się z podobnym sobie, niczyj uśmiech, niczyje spojrzenie nie powinno stać się dla niego źródłem współczucia, rady, otuchy. Organy robią wszystko, aby zamącić mu obraz przyszłości i skazić teraźniejszość. Twierdzą, że jego przyjaciele i krewni są już aresztowani, a dowody winy już znaleziono. Wyolbrzymiają swoje możliwości porachowania się z nim i z jego bliskimi, swoje prawo łaski, którego organy w ogóle nie mają. Podkreślają związek między szczerością skruchy ze złagodzeniem wyroku i obozowego reżimu. Nigdy w świecie takiego związku nie było. Chcą w tym krótkim okresie, póki aresztant jest jeszcze pod wpływem wstrząsu, póki jest udręczony i niecałkiem poczytalny, wydostać jak najwięcej feralnych zeznań, wplątać jak najwięcej Bogu ducha winnych osób. Niektórzy wpadają potem w takie przygnębienie, że proszą nawet, aby nie czytać im wcale protokołów, a tylko chcą podpisywać, już tylko podpisywać i dopiero wówczas przenosi go się z pojedynki do dużej celi, gdzie ze spóźnioną rozpaczą pozna on i przebierze w pamięci swoje omyłki. A jak tu ich nie popełnić w tym pojedynku? Któż by ich nie popełnił? Powiedzieliśmy, że w ideale powinien być sam. Jednak przy więziennym przepełnieniu 1937 roku, zresztą to samo było w 1945, ta idealna zasada samotności świeżego aresztanta nie mogła być przestrzegana. Prawie od pierwszej chwili aresztant przebywał w ciżbie w przeludnionej celi ogólnej. Ale to miało swoje zalety, wynagradzające z lichwą odstępstwo od zasad. Tłok w celi nie tylko zastępował ciasnotę pojedynczego boksu, ale okazał się nadto pierwszorzędną torturą. Trwać mogła całe doby i tygodnie, bez żadnych dodatkowych starań ze strony funkcjonariuszy. Aresztanci torturowali się nawzajem. Upychano w celi tylu więźniów, żeby wcale nie na każdego przypadał kawałek podłogi, żeby ludzie musieli deptać po ludzkich ciałach, żeby w ogóle nie mogli zrobić ruchu, żeby siedzieli na cudzych nogach. Tak więc w Kiszyniowie w 1945 roku do pojedynki wtłaczano 18 ludzi, w Ługańsku w 1937 15, a Iwanow Razumnik w 1938 roku w standardowej butyrskiej celi obliczonej na 25 ludzi siedział w towarzystwie 140. Wychodki były tak przeładowane, że za potrzebą szło się tylko raz w ciągu doby, czasem nawet nocą, to samo ze spacerami. Tamtego roku w Butyrkach nowo przybyli aresztanci, już wymaglowani łaźnią i boksami, po kilku dni i nocy siedzieli na stopniach schodów, czekając, aż zwolnią się miejsca w celach po kolejnej wysyłce na etap. Jeden z nich siedział w Butyrkach 7 lat wcześniej, w 1931 roku i też powtarza, wszędzie tłok, nawet pod narami. Leżało się na asfaltowej podłodze. Ja sam siedziałem 7 lat później w 1945 i wciąż to samo. A niedawno od M.K. Becz otrzymałem cenne osobiste świadectwo odnoszące się do tłoku w butyrskim więzieniu w 1918 roku. W październiku tego roku, drugi miesiąc czerwonego terroru, po zamachu Fanny Kaplan na Lenina, było tam tak pełno,
że nawet w pralni urządzono cele na 70 kobiet. No i kiedyż to w butyrkach było pusto? Jeśli przy tym kibel zastępował wszystkie urządzenia sanitarne, albo na odwrót, od jednego wyjścia za potrzebą do drugiego w celi nie było kibla, jak na przykład w niektórych więzieniach syberyjskich. Jeśli jadło się w czterech z jednej miski, stawiając ją sobie wzajem na kolanach, jeśli to ten, to ów wyrywany na przesłuchanie, kto inny zaś wrzucany do celi, pobity, złamany, niezdolny do snu. Jeśli wygląd tych załamanych działał skutecznie i od wszelkich gruźb śledczego, tym, których zaś całe miesiące nie wzywano, każdy rodzaj śmierci i każdy obóz wydawał się już lepszy od tego duszenia się w ścisku, to może wszystko to zastępowało teoretycznie idealną samotność. Ponadto w takiej ludzkiej kaszy nie zawsze zdobędzie się człowiek na zwierzenia i nie zawsze znajdzie sobie kogoś, żeby się poradzić. I prędzej zaczyna się wierzyć w tortury i bicie, kiedy sami ludzie dają ci dowody, niż kiedy śledczy ci tym grozi. Same ofiary ci powiedzą, że dają człowiekowi słoną lewatywę w gardło i potem całą dobę siedzi taki w boksie, skręcając się z pragnienia. Albo tarką skrobią ci plecy do krwi i później nacierają terpentyną. Kombryk Rudolf Pincow poznał jedno i drugie, a jeszcze wbijano mu szpilki pod paznokcie i wlewano w niego wodę do rozpuku, a żądano, żeby podpisał protokół, gdzie było napisane, że podczas październikowej parady wojskowej chciał skierować brygadę czołgów na trybunę rządową. W istocie Pincow chciał poprowadzić tak swoją brygadę, ale z jakiegoś powodu nie skierował jej tam. Zresztą tego nie bierze się pod uwagę. Z tym wszystkim po tych wszechstronnych torturach dali mu 10 lat z wyroku OSO. Aż do tego więc stopnia żandarmi nie dowierzali własnym osiągnięciom. Od Aleksandrowa zaś, byłego kierownika działu artystycznego VOKS-u, czyli Wszechrosyjskiego Towarzystwa Kontaktów Kulturalnych z Zagranicą, człowieka, któremu przetrącono kręgosłup, chylącego się na bok i nie potrafiącego powstrzymać łez, można się było dowiedzieć, jak bije w 1948 roku sam Abakumow. A tak, tak. Sam minister bezpieczeństwa państwowego nie gardzi tą czarną robotą. Suworow na linii frontu. Nie wzdraga się przed wzięciem gumowej pałki we własne ręce. Tym chętniej bije jego zastępca Ryumin. Robi to w Suchanowce, w generalskim gabinecie śledczym. Gabinet ma ściany wyłożone orzechową boazerią, jedwabne portiery na drzwiach i story na oknach. Podłogę ma zasłaną perskim dywanem. Żeby tych cudów nie zniszczyć, dla bicia kładzie się na dywanie brudny chodnik poplamiony już krwią. Przy biciu pomaga Ryuminowi niezwyczajny strażnik, tylko pułkownik. Tak, mówił uprzejmym tonem Ryumin, gładząc gumową pałkę grubości dobrych 4 centymetrów. Próbę bezsenności wytrzymał pan z honorem. Aleksander Dolgan zdołał wytrzymać cały miesiąc bez snu dzięki sprytnemu wybiegowi. Nauczył się spać na stojąco. Teraz spróbujemy pałeczki. U nas nikt nie wytrzymuje więcej niż 2-3 seanse. Proszę spuścić spodnie i położyć się na chodniku. Pułkownik siada bitemu na plecach. Dolgan zamierza liczyć uderzenia. Nie wie jeszcze, czym jest cios tą gumową pałką w nerw kulszowy, jeśli pośladek schutł od długiego głodu. Ból odzywa się nie w miejscu uderzenia, tylko pęka głowa. Po pierwszym ciosie bity wariuje z bólu, obłamuje paznokcie o chodnik. Ryumin wali, starając się dobrze celować. Pułkownik napiera całym swoim ciężarem. Jak na 3 duże gwiazdy na pagonach zajęcie w sam raz, żeby asystować wszechmocnemu Ryuminowi. Po seansie pobity nie może chodzić, więc go nie wynoszą, rzecz jasna, tylko wywlekają razem z chodnikiem. Pośladek wkrótce tak rozpuchnie, że nie sposób będzie dopiąć spodni, a blizn prawie nie widać. Zaczyna się dzikie rozwolnienie i siedząc w swojej pojedynce na kiblu, Dolgan zanosi się śmiechem. Ma przed sobą jeszcze 2 seans i jeszcze 3. Skóra mu popęka i Ryumin, ogarnięty wściekłością, zacznie go bić po brzuchu. Przebije opony. Jelita
wywalą w kształcie ogromnej ruptury, aresztant zostanie odniesiony do szpitala. Mogą tak i ciebie zadręczyć. Po tym wszystkim po prostu ojcowską pieszczotą wyda się uprawianie przez kiszyniowskiego śledczego Daniłowa bicie popa Wiktora Szypowalnikowa pogrzebaczem po karku i włóczenie go za długie włosy. Duchownych wygodnie tak włóczyć, świeckich też można. Jeżeli ma facet brodę, wtedy łatwo ciągać go z jednego kąta gabinetu w drugi. A Ryszarda Achole, fińskiego czerwonogwardzistę, uczestnika łowów na brytyjskiego agenta Sydneya Rayleya oraz dowódcę kompanii biorącej udział w zduszeniu buntu kronsztadtskich marynarzy, chwytali cęgami to za jeden, to za drugi suty wąs i trzymali go przez 10 minut w powietrzu, tak żeby nogami nie sięgał ziemi. Ale mogli z człowiekiem zrobić coś jeszcze gorszego. Rozebrać dogoła, od pasa w dół, położyć na podłodze na wznak, noki na bok, posadzić na nich pomocników, sławny korpus podoficerski, którzy trzymali jednocześnie człowiekowi ręce, a wtedy śledczy, nie brzydziły się tym także panie, stając między tymi rozkraczonymi nogami, czubkiem swojego buta albo pantofelka, stopniowo, miarowo, coraz silniej, przygniatał do podłogi to, co czyniło niegdyś z ofiary mężczyznę i patrząc w oczy, powtarzał swoje pytania albo propozycje zdrady. Jeśli nie za wcześnie użył całej siły, to człowiek miał jeszcze 15 sekund czasu, aby krzyknąć, że się przyznaje, że gotów jest wsadzić także tych 20 ludzi, których chcieli mieć, albo obrzucić błotem w prasie każdą rzecz dotychczas świętą. I niech go Bóg za to sądzi, a nie ludzie. Nie ma wyjścia, trzeba się przyznać do wszystkiego, podszeptują kwoki podsadzone do tej samej celi. Prosta kalkulacja. Grunt to zachować zdrowie, mówią trzeźwi ludzie. Zębów później nie wstawią, powiadają ci, co już ich nie mają. Wszystko jedno, będzie wyrok, czy się człowiek przyzna, czy nie, konkludują ci, co poznali się na rzecz. Kto nie podpisze, tego rozstrzeliwują, przepowiada jeszcze ktoś z kąta. Żeby się zemścić, żeby nie zostało śladu po takim śledztwie. A jak skonasz w gabinecie, to powiedzą krewnym, żeś dostał obóz bez prawa korespondencji i niech szukają. A jeśli należysz do ortodoksów, to zbliży się do ciebie drugi ortodoks i rzucając wrogie spojrzenia, czy ktoś niewtajemniczony nie podsłuchuje, zacznie gorącym szeptem kłaść ci w ucho. Naszym obowiązkiem jest okazać poparcie sowieckiemu aparatowi śledczemu. To jak na wojnie. Samiśmy winni. Byliśmy zbyt tolerancyjni i rozlała się po kraju ta zgnilizna. Toczy się bezwzględna, tajna wojna. Tu też są wrogowie dokoła. Słyszałeś te ich wypowiedzi? Przecież partia nie ma obowiązku tłumaczyć każdemu z nas, po co i dlaczego. Jeżeli tego żąda, to trzeba podpisać i już. I jeszcze jakiś ortodoks podrzuca swoje. Podpisałem na 35 ludzi, na wszystkich znajomych. Wam też tak radzę, jak najwięcej nazwisk. Jak najwięcej ludzi wiążcie z sobą, wtedy będzie przecież jasne, że to nie trzyma się kupy i wszystkich wypuszczą. A organom właśnie w to graj. Wysokie uświadomienie ortodoksa i cele NKWD były naturalnie zbieżne. NKWD potrzebny jest ten szeroki wachlarz nazwisk, ta wzmożona reprodukcja ich. To jest dowód staranności w pracy i to są kolki do zarzucania nowych arkanów. Wspólnicy, wspólnicy, nazwiska twoich kompanów! Natarczywie tarmosili każdego. A propos ortodoksów. Dla takiej czystki potrzeba było Stalina, ale partia też była potrzebna właśnie taka. Większość z nich należących do elity władzy, aż do chwili własnego aresztowania, bez żadnej litości pakowała innych do więzienia, posłusznie likwidując sobie podobnych, w myśl tych samych instrukcji, oddając na zgubę przyjaciół albo towarzyszy walk. I wszyscy znakomici bolszewicy, zaliczeni teraz pośmiertnie w poczet męczenników, zdążyli być katami innych bolszewików. Już nie mówiąc o tym, że jeszcze wcześniej wszyscy oni zdążyli być katami bezpartyjnych. Być może 37 rok był potrzebny, aby wykazać, jak mało znaczy cały ich światopogląd, którym oni tak się chełpili, wywracając na nicę Rosję, łamiąc jej ostoje, depcząc jej świętości. Starą Rosję, w
której im samym taka rozprawa nigdy nie zagrażała. Ofiary bolszewików między rokiem 18 a 36 nigdy nie zachowywały się tak żałośnie jak czołowi bolszewicy, kiedy przyszła ich czarna godzina. Jeśli przypatrzeć się gruntowniej całej historii aresztów i procesów lat 36-38, to wstręt czuje człowiek nie tylko do Stalina i jego czeladników, ale do tych uniżenie nędznych podsądnych. Jest to obrzydzenie wobec małości ducha, gdy się ją porówna z dawną ich dumą i nieprzejednaniem. No więc jak? Jak więc tu ostać się, kiedy jesteś wrażliwy na ból, słaby, nieprzygotowany, kiedy masz z życiem niezerwane związki? Czego potrzeba, by być silniejszym od śledczego i całego tego potrzasku? Trzeba wejść do więzienia bez drżenia o swoje zostawione za bramą pełne ciepła życie. Trzeba na progu sobie powiedzieć: moje życie się skończyło. Trochę za wcześnie, ale co zrobić? Na wolność nigdy już nie wyjdę. Pisane mi jest, że zginę. Teraz albo trochę później, ale później będzie nawet jeszcze ciężej. Lepiej więc prędko. Nie mam już nic własnego. Bliscy umarli dla mnie i ja dla nich umarłem. Ciało moje jest dla mnie od dzisiaj czymś obcym i bezużytecznym. Tylko duch mój i moje sumienie są dla mnie dalej drogie i ważne. Takiemu więźniowi śledztwo może nie dać rady. Tylko ten zwycięży, który wyrzeknie się wszystkiego. Ale jak zmienić swoje ciało w kamień? Przecież z kółka Bierdiajewców zrobiono marionetki przed procesem, a z niego samego nie. Chciano go wplątać w sprawę. Aresztowany był dwa razy. Zaprowadzono go w 22 roku na nocne przesłuchanie do Dzierżyńskiego w obecności Kamieniewa. A zatem on też nie stronił od walki ideologicznej za pośrednictwem czeki. Ale Bierdiajew nie poniżał się, nie skomlał, tylko przedstawił im bez żadnych kompromisów te religijne i moralne zasady, które nie pozwalały mu uznać panującej w Rosji władzy. Po czym nie tylko uznano, że jest on dla sądu bezużyteczny, ale wypuszczono go na wolność. Obstawał przy swoich poglądach. Stolarowa wspomina pewną swoją sąsiadkę z Butyrskich Nar, staruszkę. Przesłuchiwano ją noc w noc. Dwa lata przedtem nocował w jej mieszkaniu były metropolita, będący w Moskwie przejazdem, bo uciekł z zesłania. Wcale nie były, tylko prawdziwy. A to prawda, że Bóg mi go pozwolił gościć, tak, w porządku. A do kogo pojechał z Moskwy dalej, wiem, ale nie powiem. Metropolita, dzięki całemu łańcuszkowi wiernych, uciekł już do Finlandii. Oficerowie śledczy pracowali na zmianę i zbierali się grupami, wymachiwali pięściami przed nosem staruchy. Ona zaś mówiła im wciąż to samo. Nic ze mną nie porobicie, choćbyście mnie na kawałki rąbali, przecież wy się boicie naczelstwa. Boicie się siebie nawzajem, boicie się nawet mnie zabić, bo zgubią nitkę. A ja niczego się nie boję. Mogę choćby zaraz stawać przed Panem Bogiem, niech mnie sądzi. Byli tacy w 37, którzy nie wracali z przesłuchania do celi po swoje rzeczy, którzy woleli śmierć, ale nie obciążyli nikogo. Nie można powiedzieć, aby historia rosyjskich rewolucjonistów dała nam najlepsze przykłady nieustępliwości, ale tu nie może być nawet porównania, ponieważ nasi rewolucjoniści nie wiedzieli nigdy, co to takiego prawdziwe, dobre śledztwo ze wszystkimi 52 sposobami. Szeszkowski nie torturował Radiszczewa i Radiszczew dobrze wiedział, że zgodnie z obyczajami tej epoki jego synowie będą dalej oficerami gwardii i że nikt im nie złamie życia, i że rodzinnego majątku Radiszczewów nikt nie skonfiskuje. I mimo to, po krótkim, dwutygodniowym śledztwie, ten wybitny człowiek wyparł się swoich przekonań, swojej własnej książki i poprosił o zmiłowanie. Mikołaj I nie wpadł na pomysł, żeby wyaresztować żonę dekabrystów i kazać im krzyczeć w sąsiednim gabinecie, albo żeby ich mężów poddać torturom, ale też nie musiał tego wcale robić. Śledztwo w sprawie dekabrystów prowadzone było w jakimś sensie lojalnie. Posyłano im nawet do lochów spis pytań, by dać czas do namysłu. Nikt z dekabrystów nie wspominał później, aby te odpowiedzi traktowane były niesumiennie. Nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności ci,
co wiedzieli o przygotowaniach do powstania, ale o tym nie donieśli. Więcej, żaden cień nie padł na rodziny skazańców. Wydano specjalny manifest w tym względzie. I wreszcie darowano winę wszystkim szeregowym wciągniętym do udziału w powstaniu. Niemniej jednak nawet Rylejew dawał odpowiedzi obszerne, szczere i niczego nie ukrywał. Nawet Pestel pękł i wymienił swoich towarzyszy będących jeszcze na wolności, którym zlecił zakopanie rosyjskiej prawdy. Wskazał nawet miejsce, gdzie ją zakopano. A przyczyna jest poniekąd ta sama, co w późniejszym przypadku Bucharina. Przecież na śledztwie przesłuchują ich bracia, ludzie tego samego stanu. I naturalną jest rzeczą, że człowiek chciałby im wszystko objaśnić. Nieliczni tylko jak Łunin świecili przykładem lekceważenia i pogardy w stosunku do komisji śledczej. Większość zaś zachowywała się nieporadnie, sypiąc jeden drugiego. Wielu z nich prosiło pokornie o darowanie winy. Zawaliszyn wszystko zwalał na Rylejewa. Oboleński i Trubeckoj zdążyli wplątać do sprawy Gribojedowa, czemu nawet Mikołaj I nie dał wiary. Bakunin w spowiedzi adresowanej do Mikołaja I opluł się sam z całą uniżonością i w ten sposób uniknął skazania na śmierć. Czy może wybieg rewolucjonisty? Zdawałoby się, że ludzie, którzy podjęli się zgładzenia Aleksandra II, powinni być wzorami ofiarnego poświęcenia. Wiedzieli przecież, co ich czeka. Ale podczas gdy Hryniewiecki podzielił los cara, Rysaków pozostał przy życiu i poddany został śledztwu. Tegoż dnia już zaczął sypać konspiracyjne mieszkanie i nazwiska uczestników spisku. Drżąc o swoje młodziutkie życie, starał się skwapliwie dać rządowi więcej informacji, niż ktokolwiek mógł się po nim spodziewać. Zachwystywał się skruchą i obiecywał zdemaskować wszystkie sekrety anarchistów. W końcu tegoż minionego stulecia, na początku bieżącego, oficer żandarmerii natychmiast wycofywał zadane już pytanie, jeżeli więzień śledczy uznawał, że nie należy ono do rzeczy, albo że zatrącał jego sprawy intymne. Kiedy w Krestach w 1938 roku starego katorżnika politycznego Zieleńskiego sprano wyciorami, każąc mu przedtem spuścić spodnie jak uczniakowi, ten rozpłakał się w celi. Carski śledczy nie śmiał mi nawet mówić ty. Albo na przykład z pewnej współczesnej pracy badawczej. Dowiadujemy się, że żandarmi zdobyli rękopis artykułu Lenina, o czym myślą nasi ministrowie, ale nie zdołali mimo to dotrzeć do właściwego autora. W czasie przesłuchania żandarmi, jak tego można było oczekiwać, dowiedzieli się od Waniejewa, studenta, niewiele. Powiedział on im jedynie to, że znalezione u niego rękopisy przyniósł mu kilka dni przed rewizją w paczce ktoś, kogo on nie chce wymienić. Przesłuchujący nie miał innego wyjścia, jak to, a lodowata woda po kostki, a słona lewatywa, a pałeczka Riumina, jak tylko poddać rękopis ekspertyzie. No i niczego się nie dowiedzieli. Jak wspomina Mielgunow, to było carskie więzienie. Więzienie błogiej pamięci, o którym polityczni więźniowie mogą teraz tylko wspominać z uczuciem nieomal rzewnym. A teraz uskok. Teraz rzecz zupełnie innej miary. Tak jak dla poganiacza wołów Czumaka z czasów przedgogolowskich niemożliwością jest wyobrażenie sobie szybkości samolotu odrzutowego, podobnie nie sposób ogarnąć wszystkich prawdziwych możliwości śledztwa, jeśli nie przeszło się samemu przez tę szarpaninę prowadzącą do gułagu. W Izwiestiach z 24 maja 1959 roku czytamy: Julię Rumiancewą biorą do wewnętrznego więzienia hitlerowskiego obozu, aby dowiedzieć się, gdzie jest jej mąż, który z tegoż obozu uciekł. Julia wie, ale odmawia odpowiedzi. Dla niewtajemniczonego czytelnika jest to przykład bohaterstwa. Dla czytelnika z gorzkim, gułagowskim doświadczeniem jest to przykład nieudolności śledztwa. Julia nie skonała w trakcie tortur i nie została doprowadzona do obłędu, tylko po prostu została wypuszczona z więzienia po jakimś miesiącu, żywa i cała. Byłem jeszcze wtedy daleki od wszelkiej myśli, że trzeba być jak z kamienia. Nie tylko, że nie byłem gotów do przecięcia moich ciepłych stosunków z życiem,
ale nawet odebranie mi przy aresztowaniu setki zdobycznych ołówków firmy Faber długo mnie jeszcze bolało. Patrząc potem z więziennej dali wstecz na przebieg mojego śledztwa, nie miałem powodów do dumy. Oczywiście mogłem i bardziej nieustępliwie się zachować,